Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Będziemy już zaczynali wykład. Witam wszystkich dawno bardzo niewidzianych starych słuchaczy i bardzo serdecznie witam wszystkich tych z Państwa, którzy są pierwszy raz na wykładzie niedzielnym. Wykłady niedzielne o godzinie 12 zawsze dotyczą wystawy czasowej, która jest prezentowana w muzeum. W tej chwili wystawa Mistrzowie Pastelu od Marto do Witkacego, kolekcja Muzeum Narodowego w Warszawie. Proszę Państwa, każde wielkie muzeum świata prezentuje w galeriach stałych tylko niewielki procent swojej kolekcji. Wynika to z różnych przyczyn. Taką pierwszą podstawową jest po prostu brak miejsca. To cierpienie wszystkich wielkich muzeów. Oprócz tego też charakter prezentowanych obiektów. Niektóre z nich są po prostu niezwykle delikatne, wymagające specjalnych zabiegów konserwatorskich, dlatego też nie można ich prezentować stale. Po to, aby Państwo się mogli z nimi zapoznać, robione są wystawy czasowe. I właśnie wystawa pastelowa jest taką niezwykłą okazją do zapoznania się z tymi pięknymi, nieznajomymi pastelami z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Czym jest pastel? Można tutaj podać trzy definicje. Po pierwsze, jest to rodzaj farb artystycznych w postaci miękkich kredek, które złożone są z pigmentów, spoiwa oraz białego, kredowego lub gipsowego wypełniacza. Po drugie, pastel to jest technika malarska, która ma taki charakter pośredni między rysunkiem a malarstwem. I oczywiście po trzecie, pastel to po prostu dzieło sztuki wykonane za pomocą tej techniki. Kiedy myślimy o początkach pastelu, oczywiście, tak jak w bardzo wielu innych przypadkach, chcielibyśmy wskazać jako wynalazcę tej techniki Leonarda da Vinci, ponieważ faktycznie pastel pojawia się w wykonanym przez niego portrecie Izabeli d'Este. Ale sam Leonardo wyjaśnia tutaj pewną kontrowersję za pomocą notatki w Kodeksie Atlantyckim, z którego dowiadujemy się, że on tej techniki nauczył się od jednego z malarzy francuskich. Zatem zapewne to Francuzi są wynalazcami pastelu. W każdym bądź razie pastel, który pojawia się pod koniec XV wieku, odnajdujemy jego ślady w sztuce i włoskiej, i francuskiej w wieku XVI i XVII, o czym świadczą przykłady, które zobaczycie Państwo na wystawie. Ale tak naprawdę złotym wiekiem pastelu, pastelową epoką, staje się wiek XVIII we Francji. Proszę Państwa, dlaczego? To jest to ważne pytanie. Musimy sobie zdawać sprawę, że początek wieku XVIII, moment śmierci Ludwika XIV, jest to faktycznie pewien koniec epoki historycznej, ale również to moment zmiany stylu życia. Po śmierci wielkiego króla Słońce, dwór francuski opuszcza Wersal, przenosi się do Paryża i zaczyna się inne życie. Oto przestają być modne, wielkie, niewygodne pomieszczenia. Arystokracja francuska zajmuje paryskie hotel particulier, w których modne są pomieszczenia małe, eleganckie, przytulne, wypełnione eleganckimi małymi meblami, delikatną porcelaną, bibelotami. I te małe pomieszczenia wymagają innej dekoracji. Dekoracji niewielkich, wytwornych i właśnie dzieła wykonane pastelami doskonale się do tego nadają. Właśnie ten ich pudrowy wdzięk, urok niezwykle pasuje gustom epoki. Proszę Państwa, w tych eleganckich pomieszczeniach pełnych wytwornych przedmiotów w pierwszej połowie XVIII wieku
królują piękne kobiety. Wykształcone, interesujące, często zajmujące się delikatnymi intrygami, one stają się królowymi paryskich salonów. I mówi się, że właśnie pastel jest idealny do tworzenia portretów kobiecych ze względu na swoją delikatność, ulotność, która podkreśla wdzięk ówczesnych pań. Jest to taki właśnie pierwszy mit pastelowy. Pastel jako technika nadająca się do portretów kobiecych. Czy tak jest? Zobaczymy dalej. Ale faktycznie zobaczycie Państwo na wystawie wiele pięknych, uroczych, XVIII-wiecznych portretów, podkreślających wytworność, bladą cerę, piękny strój. Zwróćcie Państwo uwagę na to, że artyści też używają różnokolorowych podkładów, różnokolorowych papierów, tak jak tutaj papier błękitny, który pozwala jeszcze na wydobycie piękna, delikatnej, białej cery owej pani w błękitnej sukni z błękitną mówką. Proszę Państwa, o wieku XVIII mówimy, że był to le siècle français, czyli wiek francuski. I faktycznie to Francja promieniuje nowymi ideami, modą na całą Europę. Naśladuje się francuski styl, francuską sztukę. I oczywiście francuscy artyści są rozchwytywani na wszystkich dworach europejskich. Zatem i w Polsce panuje moda na Francję, a jednym z najważniejszych artystów tworzących technikę pastelu u nas w kraju jest Louis-François Marteau, który przybył na dwór Jana Klemensa Branickiego, a potem stał się jednym z nadwornych malarzy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Mamy na wystawie kilka jego dzieł oraz kilka dzieł, które być może są kopiami jego prac, ale to właśnie on nadaje ton temu pastelowemu szaleństwu, które opanowuje również Polskę. Przed nami pastel, który ma tytuł Alegoria rozkoszy. Jest to zapewne praca według obrazu François Bouchera, jednego z najważniejszych artystów francuskich tej epoki, ale tak naprawdę zapewne jest to portret bardzo konkretnej osoby, tancerki Anny Binetti, która zasłynęła z tego, że pojedynek z jej powodu odbył się między Franciszkiem Ksawerym Branickim a samym słynnym awanturnikiem Giovannim Giacomo Casanową, który wówczas przebywał w Polsce. Proszę Państwa, ten portret doskonale oddaje nam nastrój tej epoki, epoki frywolnej, epoki o niezwykle takich liberalnych obyczajach, gdzie właśnie piękne kobiety i wszelkie awantury wokół nich się toczące zajmowały ludzką wyobraźnię. Ale jak widzicie Państwo, trudno tę kobietę, patrząc na portret, nazwać awanturnicą, ponieważ to zupełnie inny typ osoby. Pokazuje portret ze względu na autora, znowu Louis-François Marteau, Maria Czartoryskich-Wirtemberska, córka Czartoryskich, wydana za Fryderyka Wirtemberskiego. Wydawało się, że to doskonałe małżeństwo, okazało się ono do głębi nieszczęśliwe, zakończone rozwodem, a sama Maria, sportretowana tutaj jako bardzo młoda osoba, wróciła do Polski, prowadząc tutaj bardzo przykładne życie, ale stała się również autorką pierwszej polskiej powieści psychologicznej Malwina, czyli Domyślność serca. Zatem Marteau, ale również inni pasteliści, czasami nieznani z nazwiska, nie wiemy, jak się nazywali, pozostawili po sobie bardzo wiele portretów. Widzicie Państwo, że cały czas mamy te portrety kobiece. Charlotta Dorothea de Biron
jedna z najsłynniejszych kobiet epoki, prowadząca salon literacki, łamiąca męskie serca, tutaj przedstawiona z takim medalionem przedstawiającym Stanisława Augusta. Pastel ten jest pastelową kopią obrazu Marcella Bacciarellego. To jeszcze jedna ważna rzecz, kiedy opowiadamy o pastelach. Często w tej technice wykonywano kopie obrazów olejnych. Czasami one są właśnie mniejsze, bardziej delikatne, bardziej odpowiadające temu nastrojowi epoki, o którym była mowa. I jeszcze jedna piękna awanturnica, Anna Teofila Sapiehów-Potocka, uważana za jedną z najpiękniejszych, najbardziej interesujących kobiet epoki. Proszę Państwa, drugi mit pastelowy, oprócz tego, że jest to technika idealnie nadająca się do ukazywania pięknych kobiet, jest taki, że jest to technika bardzo dobra dla kobiet artystek, wymagająca mniejszej siły fizycznej, tak można powiedzieć. Znowu zastanowimy się w dalszej części wykładu, czy ten mit jest prawdziwy, ale faktem jest, że techniki pastelu używało bardzo wiele wybitnych polskich artystek. Anna Rajecka była stypendystką samego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Uczyła się najpierw w Polsce właśnie u Marteau, potem pojechała do Francji i tam dalej kształciła się, między innymi pozostając pod wpływem Elisabeth Vigée-Lebrun. Proszę Państwa, wykonała ten portret dziewczyny z gołąbkiem, który został wysłany do Warszawy. I znowu cała historia tego portretu wprowadza nas w pewien nastrój epoki. Nieżyjący już Andrzej Dzięciołowski uważał, że tak naprawdę ten alegoryczny portret jest portretem Rozalii Schodkiewiczów-Lubomirskiej, jednej z najpiękniejszych kobiet mieszkających w owych czasach w Polsce, która wyjechała do Francji, przedtem pozostawiając w Polsce wiele złamanych serc, między innymi serce królewskie. Była to osoba prowadząca niezwykle rozrywkowy tryb życia, mówiąc językiem współczesnym, i wydawałoby się, że ten portret z gołąbkiem, symbolem niewinności, mógł być takim rodzajem pozdrowień z Paryża dla króla, wysłanym przez obie panie, przez Annę Rajecką i Rozalię Schodkiewiczów, nazywaną Różyczką z Czarnobyla. Proszę Państwa, cała ta historia bardzo pociągająca, nie ma niestety takiego dużego uzasadnienia. Nie wiemy tak naprawdę, czy jest to portret Rozalii, ale tak jak powiedziałam, jest to pewien nastrój epoki. I koniec tej pięknej kobiety też wprowadza nas jak gdyby w inne sprawy, ponieważ Rozalia jest jedyną Polką, która zginęła na gilotynie, oskarżona o to, że prowadziła jakieś intrygi z dworem Marii Antoniny. Wspomniałam Państwu o tym, że Rajecka pozostawała pod wpływem wielkiej artystki francuskiej, nadwornej malarki Marii Antoniny, która potem musiała udać się na emigrację. Elisabeth Louise Vigée-Lebrun, wspaniała portrecistka, również używająca techniki pastelu, na wystawie portret jej autorstwa, bardzo taki surowy, przypominający raczej portret kredkowy, przedstawiający Marie Caroline von Thun. W Paryżu działał jeszcze jeden Polak, Aleksander Kucharski, wybitny portrecista, pastelista, słynny między innymi dlatego, że to on wykonał ostatni portret przed śmiercią wspominanej już królowej Francji Marii Antoniny. Proszę Państwa, zatem świat pięknych kobiet, wykwintnych, eleganckich, cieszących się życiem, ale zobaczycie Państwo, że mimo wszystko, mimo tego mitu, w
W technice pastelu powstawały również portrety męskie. Znowu wracamy do Louisa François Marton i jego portretu księdza Piotra Śliwickiego, czyli spowiednika ostatniego króla Polski. Marton wykonał portrety w technice pastelu uczestników obiadów czwartkowych organizowanych przez króla. Niestety zostały one zniszczone, ale w każdym razie ten cały warszawski świat inspirował go i pozostawił ślad w jego twórczości. Oczywiście, ponieważ już tyle razy Stanisław August Poniatowski był wspomniany, prezentuję również jego portret nieznanego pastelisty z czasów, kiedy nie był on jeszcze królem. Widzimy pięknego, wytwornego, młodego mężczyznę ubranego zgodnie z wymogami panującej w połowie XVIII wieku mody. I jeszcze portret brata królewskiego, jego żony, rodziców księcia Poniatowskiego. Proszę Państwa, chciałam tutaj na zakończenie tego cyklu portretów męskich pokazać ten portret. Zwróćcie Państwo uwagę, mamy wrażenie, że on jest dużo dawniejszy, prawda? Jest zupełnie w innym guście. Oto dla przedstawienia prowincjała zakonu Augustianów wybrano formułę portretu jak gdyby wcześniejszego, XVII-wiecznego, używając jednak tej modnej techniki, czyli pastelu. Forma dawna, a technika ta, która jest w modzie. Zwróćcie też Państwo uwagę, że mamy pod spodem taki napis, który również przywodzi nam na myśl portrety wcześniejsze. I jeszcze jeden portret z tego cyklu. Proszę Państwa, czy pastelowe są tylko portrety? Oczywiście nie. Tak jak zauważyliście już Państwo, mamy przede wszystkim portrety, ale również przed nami scena zaczerpnięta z Biblii, Zuzanna podglądana przez starców w czasie kąpieli. Znowu, jest to kopia pastelowa obrazu Jean-Baptiste Santerre. Ten obraz był takim obrazem pièce de réception, czyli obrazem prezentowanym przez artystę przed wstąpieniem do Akademii w Paryżu. Jest to taki popis mistrzowski i tak jak powiedziałam, został on skopiowany w technice pastelowej. Zatem wczuliście się już Państwo w nastrój epoki. Myślę, że rozumiemy, dlaczego pastel, ten delikatny, ulotny, z obrazami, z których unosi się niemalże ten delikatny, pastelowy puch, był techniką tak lubianą przez artystów tego momentu w historii, o którym mówimy. Wszystko jednak się nieuchronnie kończy i jako ostatni z tej serii chciałbym Państwu pokazać portret trojga dzieci, znowu nieokreślony pastelista według Anne Boquet, dzieci hrabiego d'Artois, czyli przyszłego Karola X. Oto kończy się jakaś epoka. Za chwilę wybuchnie rewolucja francuska, część rodziny królewskiej zginie, część uda się na emigrację. Czas tych radosnych zabaw XVIII-wiecznych kończy się nieubłagalnie. Autorka pierwowzoru tego pastelu również zginie na gilotynie. A kiedy rewolucja francuska wygra, kiedy zmieni się cały ustrój Francji, pastel jako technika zostanie odrzucony, ponieważ będzie znakiem właśnie tego ancien reżimu, czasów, które się skończyły. Ale cóż, my też musimy pamiętać o tym, że coś się kończy, ale podobno nie zna słodyczy życia ten, kto nie żył przed rewolucją. Proszę Państwa, o tym, jak oceniany był pastel później, na początku wieku XIX, jeszcze dalej, świadczyć może recepcja tego słynnego dzieła. Znowu w muzeum mamy kopię dzieła wykonanego przez Jean-Étienne Lyotarda, przedstawiającego czekoladziarkę.
piękną dziewczynę, która niesie na tacy filiżankę czekolady. Dzieło cudowne, zachwycające. Sami zobaczycie Państwo to na wystawie, a przeczytam Państwu, jak została ona oceniona przez Józefa Ignacego Kraszewskiego. Oburza ta czekoladziarka nieznośna, a z którą się rozminąć nie można. Jest to sobie ładna Stubenmädchen, po naszemu subretka, w stroju XVIII wieku, niosąca dla kogoś filiżankę czekolady, wykonana sucho, zimno, jasno, z natury i bez źdźbła poezji. Za co ją sobie ludzie tak upodobali? Dla trochę zadartego noska, białych rączek, które tu są tak rzadkie, uśmiechu głupkowatego i zaciśniętych ustek, dla wyblakłego, pastelowego tonu obrazu. Rozumiecie Państwo? Inna ocena, inne spojrzenie, inny świat, prawda? Coś, co było modne, przestaje się podobać. Ale oto zadajmy sobie pytanie, czy zatem pastel kończy swoje życie pod koniec XVIII wieku? Nie, oczywiście, o czym przekonają nas następne sale wystawy. Wchodzimy, proszę Państwa, w wiek XIX i z zadowoleniem stwierdzamy, że pastel ma się doskonale. Oczywiście zacznijmy znowu od tego podstawowego tematu pastelowego, jakim jest portret. I przyjrzyjmy się kilku pastelowym portretom z tego okresu. Mamy tutaj wszystkie mity pastelowe połączone w jedno. Oto autorką tegoż portretu jest kobieta, Emilia Dukrzyńska-Duksztta, a bohaterką portretu piękna Julia z Bergsonów Lesser. Proszę Państwa, właściwie znowu ten portret to jest taka kwintesencja wdzięku kobiecego, urody, pięknego, eleganckiego, wytwornego stroju. Emilia Dukrzyńska-Duksztta była bardzo znaną portrecistką, pastelistką, ale czasami zarzucano jej to, że jej portrety są takie za bardzo wymuskane, zbyt eleganckie. Ale powiedzmy sobie, że dzisiaj to nas zachwyca. Wytworność, wdzięk, tak jak na innym portrecie tej artystki, portret Michaliny Zmiączyńskich-Zaborowskiej. Znowu wspaniała fryzura, futro, koronki, urok, elegancja. Tutaj ciekawa informacja, sportretowana to w prostej linii prababka dzisiejszej królowej Belgów Matyldy. Proszę Państwa, kobiety malowane pastelami to sam urok, ale również dzieci. Zobaczycie Państwo na wystawie kilka portretów dziecięcych. Portret dziewczynki, zapewne córki, wykonany przez Hipolita Kasjana Pinko. I portret wykonany przez Izidora Remera. Portret córki Heleny z pieskiem. Tutaj, kiedy patrzymy na ten portret słodki, uroczy, zachwycający, mamy natychmiastowe skojarzenie właśnie ze sztuką XVIII wieku, z takimi słodkimi portretami wykonanymi przez Greza, kiedy dzieci trzymają na nich pieski, ptaszki, inne małe zwierzątka. I tutaj zwróćcie już Państwo uwagę na datę, koniec wieku XIX, moment, kiedy na nowo odkrywa się sztukę rokoka, sztukę XVIII-wiecznej Francji. To, co było niemodne, odrzucone, znowu zaczyna być doceniane. Tak samo jak technika pastelu, ale o tym jeszcze za chwilę. Proszę Państwa, urocze, eleganckie kobiety, ale też kobiety pełne siły, kobiety o silnym charakterze pojawiają się na pastelowych portretach. Zwróćcie Państwo uwagę, że ukazana tutaj Julia Neumannowa pokazana jest w loży teatralnej. Tutaj odnajdujemy w tym typie portretu też taką modę charakterystyczną dla końca wieku XIX portretów teatralnych, które ukazują właśnie piękną kobietę w pięknej toalecie w loży teatralnej z programem, z lornetką. Ten portret wpisuje się właśnie w tą modę.
I jeszcze jeden portret, wspaniały, niezwykły, taki drapieżny, nie taki słodki, ale właśnie ukazujący kobietę nieco tajemniczą. Ze względu na duży format wydawałoby się, że jest to portret konkretnej osoby, ale chyba nie. Jest to po prostu piękna nieznajoma, zauważona na ulicy, nieco tajemnicza, niezwykle elegancko ubrana. Proszę Państwa, na wystawie zobaczycie całą plejadę pań pięknych, wytwornych, eleganckich. Artystą, który doskonale je ukazywał, był Kazimierz Mordasewicz, były wojskowy. Kiedy oceniano jego portrety, mówiono o tym, że są wspaniałe, ale czasami, że chyba wymogi osób portretowanych są gorsze niż dawne wymogi wojskowe, ponieważ każda kobieta chce być ukazana pięknie, elegancko, w rozkwicie swojej urody. Nie jest to łatwe zadanie dla artysty. Proszę Państwa, wiele intrygujących portretów, niezwykle pięknych. Każda wystawa jest zawsze takim pretekstem do prowadzenia badań naukowych na temat zbiorów muzealnych i każda wystawa przynosi ze sobą odkrycia. Macie przed sobą Państwo portret Marii Mickiewiczówny, czyli wnuczki Adama Mickiewicza. Do naszych zbiorów należy ten większy po prawej stronie, który przez wiele lat był uważany za portret zupełnie innej osoby, ale dzięki wystawie i prowadzonym badaniom nad dziełami, które należą do kolekcji muzealnej, porównano ten portret z portretem Marii Mickiewiczówny, tym Scottem, który należy do zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu. Widzimy ewidentnie, że jest to po prostu ta sama osoba. Być może na tym portrecie po prawej odrobinę starsza, ale właśnie porównanie tych dwóch dzieł chyba pozwala jednak na taką atrybucję i na uznanie, że jest to portret Marii Mickiewiczówny. Proszę Państwa, takim następnym odkryciem jest portret Żanety Poznańskiej, Teodora Axentowicza. Ten, który Państwu prezentuję, należy również do zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu, a do warszawskich należy właśnie ten, do tej pory również uważany po prostu za portret jakiejś tajemniczej pani P. A to znowu chyba urocza, piękna, niezwykle zasłużona dla kultury polskiej Żaneta, czyli Janina Poznańska. A Teodor Axentowicz to jeszcze jeden z tych XIX-wiecznych malarzy, który zasłynął jako malarz pięknych kobiet. Proszę Państwa, to był artysta, który jak nikt potrafił oddać i urodę kobiecą, wdzięk, elementy sukni. Tak jak powiedziałam, Żaneta Poznańska była jego modelką. Mamy również jeszcze rzeźbę przedstawiającą tą samą osobę, która pomaga również w identyfikacji i ustaleniu, kto jest na portrecie. Ale Axentowicz właściwie całą swoją twórczość poświęcił opiewaniu urody kobiecej. Z czasem mówiono, że jego talent nieco się rozmył przez to, że pracował bardzo dużo na liczne zamówienia. Trudno to oceniać. W każdym bądź razie musimy o nim pamiętać w kontekście pastelu, ponieważ wiele tych dzieł w tej technice wykonał. Często pojawia się w jego twórczości piękna młoda dziewczyna niosąca błękitny wazon. Jest to rodzaj oczywiście idealizowanego aktu, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że w tle widzimy Wawel, widzimy Wisłę, być może jest to alegoria dziewczyny rozpaczającej nad losem Polski, a ów wazon jest po prostu wazonem na łzy. Taka jest również interpretacja tego dzieła. W twórczości Axentowicza pojawiają się również różnego rodzaju wizje, w których znowu głównymi bohaterkami są młode, piękne kobiety. Tak jak tutaj widzimy starca, któremu w wyobraźni coś się jawi. Kim jest ta dziewczyna? Nie wiemy. Wspomnienie młodości, miłości, czasu przeszłego.
to sprawy delikatne, które każdy z nas rozwiązuje już we własnej wyobraźni. Tak jak ta zamyślona dama, którą tak pięknie namalował Władysław Bakałowicz. Proszę Państwa, bardzo wybitni artyści stosują tę technikę. Będziemy jeszcze za chwilkę o tym mówić. Pokazuję jeszcze jeden piękny wizerunek kobiecy, zamyślona, wykonany przez Władysława Ślewińskiego. I zupełnie niezwykły pastel Leona Kaufmana, kobieta w żółtej sukni, tajemniczy, niezwykły, niezwykle piękny wizualnie pastel. Proszę Państwa, aby połączyć różne wystawy, które odbywają się w muzeum, chciałam Państwu przypomnieć wielką polską artystkę Olgę Boznańską, która również doskonale techniką pastelu się posługiwała. Olga Boznańska, tu jej autoportret, jak zwykle patrzy na nas nieco wyniosła, z dystansem, a w tle, jak często w jej autoportretach, złote ramy sugerujące, że autoportret ten ukazuje artystkę w jej pracowni. I portret kobiety w czarnym kapeluszu, pastel Olgi Boznańskiej i niezwykle drapieżny, taki wręcz dramatyczny portret artystki wykonany przez Wandę Chełmońską. Proszę Państwa, zatem zarówno kobiety jako bohaterki XIX-wiecznych pastelów, ale jako artystki. I jeszcze jedna artystka pastelistka, Alina Bondy-Glasowa, jej autoportret z lat 90. XIX wieku, na którym również ona pokazuje się jako artystka, jako kobieta przy pracy, ale jednocześnie prezentuje nam swoją młodzieńczą urodę, urok osobisty, zadowolenie z życia, modną fryzurę i modną suknię. Proszę Państwa, oczywiście rozbijajmy te wszystkie mity, które są jak to mity, częściowo prawdziwe, częściowo nie. Nie tylko portrety kobiece, również mężczyźni. Pokazuję Państwu dość niezwykły portret, ponieważ jest to portret cara Aleksandra II, namalowany w 1956 roku. W tym roku car przybył do Warszawy, wzbudzając wielkie nadzieje. Liczono, że po przegranej wojnie krymskiej zacznie się pewnego rodzaju spokojniejszy kurs wobec spraw polskich, a car, kiedy przybył do Warszawy, powiedział w ten sposób: co mój ojciec zrobił, dobrze zrobił, żadnych złudzeń, panowie. Zatem podkreślił to, że nie należy liczyć na żadne zmiany i my widzimy to, patrząc na ten portret człowieka niezwykle dumnego tutaj w płaszczu koronacyjnym z orderami z tego okresu. Zatem, proszę Państwa, widzimy, że portret, że pastel ma się doskonale przez cały wiek XIX. Powstają w tej technice wspaniałe portrety, ale należy się zastanowić nad tym kolejnym mitem pastelowym, czy pastel to przede wszystkim portret. I wiele z dzieł ukazanych na wystawie pokazuje nam, że nie, że pastel jest techniką, którą doskonale można też pokazywać zupełnie inne tematy. Pokazuję Państwu tutaj pastel bardzo późny, bo już z dwudziestolecia międzywojennego, wykonany przez Czesława Tańskiego, bardzo interesujący, ponieważ jest to taki wyobrażony pochód polskich malarzy batalistów. Kiedy podejdziecie Państwo bliżej na wystawie, oni wszyscy są podpisani. Mamy tutaj obu Kossaków, Maksymiliana Gierymskiego, Józefa Branta, Michałowskiego, Suchodolskiego, a na przodzie prowadzi ten pochód Aleksander Orłowski. I tą sekwencję poświęconą pastelom, które nie są portretami, chciałabym zacząć właśnie od Aleksandra Orłowskiego, który w tej technice wykonał wiele przedstawień egzotycznych jeźdźców, którymi był zafascynowany.
W czasie wojen napoleońskich Aleksander Orłowski przebywał w Rosji i miał okazję obserwować wielu właśnie egzotycznych jeźdźców, którzy byli wcielani do armii rosyjskiej. Fascynowało go zarówno ich uzbrojenie, stroje, konie. I ślad tej swojej fascynacji zostawił właśnie w pastelach, które możecie Państwo oglądać na wystawie. Proszę Państwa, artystą, który doskonale potrafił wykorzystać tę technikę do niezwykle szerokiego spektrum tematów, które go fascynowały, był Witold Pruszkowski. Kilka pasteli tego artysty, które lśnią jak gwiazdy na naszej wystawie. Zaduszki, Godzina duchów, taka dość niezwykła scena, ukazująca moment, kiedy tylko w jedną noc w roku dusze zmarłych mogą powrócić na ziemię, mogą odwiedzić swoich bliskich. Ten obraz zainspirował Marię Konopnicką, która napisała wiersz opowiadający o duszy młodej dziewczyny, która właśnie zjawia się na tym tajemniczym cmentarzu, aby odwiedzić swoją matkę. Proszę Państwa, u Pruszkowskiego ta tematyka właśnie taka pełna symboli, nieco tajemnicza, to jest coś, co go fascynowało. Ale z drugiej strony chciałabym też podkreślić fascynację tego artysty poematem Juliusza Słowackiego Angeli. Nam ta tematyka związana z Angelim kojarzy się głównie z twórczością Jacka Malczewskiego, ale tak naprawdę to Witold Pruszkowski był tym, który odkrył ten niezwykły potencjał malarski poematu Słowackiego i na tym pastelu, który prezentuje, pokazuje on ostatnie chwile bohatera Angellego, tak opisane przez poetę. Ostrzegamy więc Ciebie z woli boskiej, że za niewiele godzin umrzesz, przeto bądź spokojniejszy. Usłyszawszy to Angeli spuścił głowę i poddał się woli boskiej, a zaś aniołowie odeszli. A gdy rozmyślał Angeli o tajemnicach przyszłych, zaczerwieniło się niebo i wybuchnęło wspaniałe słońce, a stanąwszy na kręgu ziemskim, nie podniosło się czerwone jak ogień. I właśnie to widzimy na dziele prezentowanym w tej chwili na ekranie. Ostatnie chwile tego niezwykłego bohatera, który przeszedł Syberię jak Dante, opisywane przez Słowackiego jak piekło Dantego. I oto ten ostatni moment, ale zwróćcie Państwo, jak niesamowicie zostało to wykonane. Podejdźcie bliżej do tego dzieła na wystawie. Zwróćcie uwagę na puszystość śniegu, na czerwone promienie słońca, które ślizgają się po tych bezkresach Syberii, na niezwykły, chwytający za serce nastrój tego dzieła. Tematyka sybirska jest tą tematyką, która pojawia się też na innych dziełach Pruszkowskiego. Zobaczycie Państwo na wystawie również pastelowe, zupełnie niezwykłe studium do obrazu Pochód na Sybir. Artysta, który miał naprawdę bardzo wiele zainteresowań, tak jak wielu ludzi z jego epoki, fascynowało się chłopami, życiem chłopów, folklorem. I owocem tej fascynacji jest ten obraz Zaloty. Zwróćcie Państwo uwagę na jego zupełnie nadzwyczajną kolorystykę, na mistrzowskie wykorzystanie wszystkich możliwości, jakie dają właśnie te pastelowe kredki. Anna Bilińska-Bogdanowiczowa, wspaniała polska artystka, również zafascynowana tą tematyką chłopską, wykonała bardzo dużych rozmiarów pastel. Jest to pewnego rodzaju taki popis mistrzowski, próba właśnie ukazania swoich możliwości również w tej technice. Zatem
różnego rodzaju sceny inspirowane literaturą, sceny rodzajowe. To jest to, co technika pastelowa również, które również wykonać można techniką pastelową. Ale następna część wystawy ukaże nam, że również pejzaż to jest to, co interesowało artystów, pastelistów. Proszę Państwa, pastele to kredki bardzo praktyczne, które można ze sobą zabrać, które nie są bardzo ciężkie, które pozwalają na tworzenie w plenerze. Tutaj poszukiwać można też ich popularności pod koniec XIX wieku, kiedy modne staje się przecież właśnie wykonywanie takich szybkich szkiców malarskich, szybkich obserwacji. Tutaj ta strona praktyczna też na pewno odgrywa duże znaczenie, ale zwróćcie Państwo uwagę, że pejzaże, które zobaczycie na wystawie, też są rozmaite. Niektóre z nich noszą właśnie, mają taki charakter takiej szybkiej notatki malarskiej, inne są nadzwyczaj wypracowane, przemyślane. Myślę, że do takiej kategorii należy pejzaż Józefa Janowskiego Krajobraz z tęczą. Obraz niezwykle pociągający wizualnie, podobający się publiczności, ale z drugiej strony będący taką dyskusją ze słynnymi tęczowymi pejzażami malowanymi przez takich artystów jak Rubens, Millet, Constable czy Turner. Zupełnie inny nastrój, inne podejście do przyrody ukazuje pejzaż Michała Wywiórskiego, pejzaż z moczarami. Pewien niepokój, chmury zasłaniające niebo, niezwykły nastrój, który wciąga niemalże widza w to, aby go odbierać w taki sposób niezwykle zmysłowy. Proszę Państwa, i jeszcze jeden dość interesujący pejzaż samego Stanisława Wyspiańskiego, pejzaż podmiejski z okolic Paryża. Wiemy z listu Wyspiańskiego, że wtedy w czasie swojego pobytu w Paryżu bardzo interesował się właśnie pejzażem, interesował się tym, co widział wokół Paryża. Zwróćcie Państwo uwagę, że to nie jest takie ładne przedmieście. Tutaj mamy właśnie taki pejzaż troszkę drapieżny, trochę smutny, który również pokazuje nam bardzo szeroki wachlarz zainteresowań Wyspiańskiego. I piękny pejzaż Kazimierza Stawrowskiego, który stał się pewnego rodzaju bohaterem wystawy, często prezentowany w różnych tam publikacjach na jej temat. Pejzaż z Taorminy, czyli z Sycylii. Słoneczny, cudowny, namalowany zapewne z jakiegoś tarasu, malowany tak bardzo szeroko, który naprawdę jest prawdziwym antidotum na wszystkie szare dni, jakie mamy obecnie w Warszawie. Proszę Państwa, zatem idąc coraz głębiej w wystawę, widzimy, że pastel to jest naprawdę technika, która daje olbrzymie możliwości, która jest, że dzieła, które są prezentowane na wystawie, są niezwykle rozmaite i że mieliśmy w Polsce bardzo wybitnych pastelistów, ale wystawa jest też okazją, żeby pokazać kilka dzieł artystów obcych, abyśmy też sobie zdawali z tego sprawę, że pastel był techniką przez nich lubianą i wykorzystywaną. Pokazuje dzieła Adolfa Menzla, jednego z najważniejszych artystów niemieckich XIX wieku. Mężczyzna w renesansowym stroju, być może aktor grający w jakimś dziele Szekspira, czy też jakaś postać szekspirowska. I pastel Jean-François Millieta, Pasterka. Tutaj nie tylko wspaniały artysta, znowu jeden z najważniejszych artystów francuskich, tym razem XIX wieku. Piękne dzieło, ale również historia prawie że kryminalna. Proszę Państwa, pytanie, skąd dzieło, jedyne zresztą w naszych zbiorach Millieta, znalazło się akurat tutaj u nas w Warszawie? Proszę Państwa, oto historia tego pastelu, to jest historia fałszerstwa. Oto
w Paryżu działał polski kolekcjoner Eduard Krakowski, który chciał zebrać jak najwięcej dzieł związanych z Polską. Miała to być taka kolekcja na wskroś patriotyczna. Jednak był pewien problem, ponieważ kolekcjoner zupełnie nie znał się na sztuce i nie miał tak zwanego oka. Dlatego marszandzi paryscy w sposób bezczelny to wykorzystywali, wciskając mu wszystko, co miało jakikolwiek związek z Polską. I pewnego dnia zaproponowano mu kupno tego rysunku, tego pastelu, przepraszam, pokazując na sygnaturę bardzo charakterystyczną AG, Artur Grodger. I Krakowski kupił ten pastel, będąc przekonany, że jest to dzieło Grodgera. Ale kiedy dzieło zostało przebadane, okazało się, że w żadnym wypadku nie jest to dzieło naszego artysty. Sygnatura została sfałszowana i dodana wtórnie, a tak naprawdę jest to dzieło Mieta. Wierzcie mi Państwo, nie jest to zła wymiana, z całym szacunkiem dla Artura Grodgera oczywiście. Bardzo charakterystyczna tematyka, pasterka i owce. Jean-François Millet zasłynął z obrazów ukazujących chłopów, pasterzy. Jego najsłynniejsze dzieła to Anioł Pański czy Zbierające kłosy. Z jednej strony to pokazanie ciężkiej pracy, biedy często, ale z drugiej strony te obrazy mają taki kontekst symboliczny, boski. Tak jak tutaj, dziewczyna i jej owce. Właściwie wydaje się, że to taka prozaiczna scena, ale oczywiście stado owiec, owce, które doszły do jakiegoś momentu, to skojarzenia takie niemalże biblijne, prawda? Bardzo, bardzo ścisłe właśnie z dobrym pasterzem, dobrą pasterką, owcami, które idą przez pole, tak jak my idziemy przez życie, prawda? Czyli z jednej strony obrazy bardzo realistyczne, ale z drugiej strony mające ten głęboki kontekst symboliczny. Zatem, tak jak Państwu powiedziałam, pokazuję z jednej strony ten pastel jako tą sekwencję dzieł obcych na wystawie, a z drugiej też pokazując, jak interesujące mogą być badania nad tymi nieco tajemniczymi obiektami, które znajdują się w studyjnych kolekcjach muzeum. I jeszcze jeden artysta zagraniczny, znowu Francuz, Pivi de Chavannes, Alegoria Sonu i Rodanu, dwóch rzek, które łączą się w Lyonie. Proszę Państwa, Pivi de Chavannes to artysta niezwykle ważny, który wywarł bardzo silny wpływ na malarzy działających w Paryżu w tym pokoleniu po impresjonistach. Oni zachwycali się dziełami Pivisa de Chavannes ze względu na taki spokój, pewną ciszę, monumentalność. Byli nimi naprawdę zafascynowani. Do artystów, którzy często wspominali o wpływie, jaki wywarł na nich Pivis de Chavannes, należeli chociażby Józef Mehofer czy Stanisław Wyspiański. I tym samym dochodzimy do sekwencji tych artystów, którzy w jakiś sposób niezwykle ścisły kojarzą nam się z pastelem, ponieważ stali się faktycznie wybitnymi pastelistami i stworzyli bardzo wiele dzieł w tej technice. Oczywiście do nich należy wspomniany Stanisław Wyspiański. Kompozycja do fantastów, dzieło zapewne Państwu nieco mniej znane, taki dekoracyjny fryz, w którym właśnie odnajdujemy wpływy wspomnianego przed chwilą Pivi de Chavannes. Właściwie nie do końca możemy zinterpretować to dzieło, być może jest to właśnie ilustracja do fantastów, do pewnego zamierzonego przez Wyspiańskiego dzieła, które miało łączyć w sobie i wątki muzyczne, i plastyczne, ideę tego wagnerowskiego połączenia wszystkich sztuk w jednym, kompletnym dziele. Proszę Państwa, dlaczego Wyspiański wybrał pastel jako
tą technikę, w której wypowiadał się tak często i chętnie. Z dwóch względów. Raz ze względów zdrowotnych, ponieważ miał problemy związane z techniką olejną, a z drugiej strony pastel to jest technika, która pozwala na szybką pracę, która pozwala na wykonanie dzieła naprawdę w sposób błyskawiczny. I mamy czasem wrażenie, że Wyspiański, który przez większość swojego twórczego życia pracował z tą myślą, że jest umierający, że jest ciężko chory, miał potrzebę właśnie takiej szybkiej ekspresji. Jego głowa była pełna pomysłów, które przerzucał na papier i pastel pomagał mu w tym ze względu właśnie na swoje właściwości. Jeden z najbardziej wstrząsających portretów autoportretów Wyspiańskiego. Artysta patrzy na nas swoimi słynnymi, opisywanymi, błękitnymi oczami, niezwykle przenikliwymi i inteligentnymi, a w tle usychające liście. Oczywiście z jednej strony można powiedzieć o tym, że jest to po prostu secesyjna wić modna w tej epoce, ale z drugiej strony doszukujemy się tutaj elementów symbolicznych. Usychający liść, usycha tak, jak niknie życie w samym człowieku. I nie tylko autoportrety, ale portrety żony, która tutaj w kontraście do swojego męża prezentuje zdrowie i siłę. Może nie jest bardzo piękna, ale jednak to jest to właśnie silne fizyczne oparcie, prawdziwa kobieta, która po prostu stała się oparciem dla swojego delikatnego męża, intelektualisty. I oczywiście wiele portretów dzieci. Coś, co nie ma zupełnie porównania w twórczości żadnego innego artysty. Dzieci zarówno własne, wielokrotnie uchwycone w różnych najbardziej intymnych, uroczych momentach, ale również dzieci widziane na ulicy, dzieci znajomych. Oto taki podwójny portret dwóch dziewczynek. Dziewczynki ze wsi, dziewczynki z miasta. Dwóch światów zupełnie oddzielnych, które nie mają ze sobą nic wspólnego. I jeszcze jeden piękny pastelowy portret. Portret Honoraty Leszczyńskiej, aktorki krakowskiej w stroju z poskromienia złośnicy Williama Szekspira. Proszę Państwa, zatem wielki mistrz pastelu to Wyspiański, a drugi, tworzący w tej samej epoce, to Leon Wyczółkowski. Jego zupełnie wspaniały portret stał się takim dziełem rozpoznawczym wystawy. Zwróćcie Państwo uwagę na dumę, na postawę artysty, który sportretował się w tym chińskim stroju, wypożyczonym zresztą od Feliksa Jasińskiego. Nawet takiej egzotyczności dodają specjalnie nieco skośne oczy, które robią na nas zupełnie niezwykłe wrażenie. Proszę Państwa, tak jak wielu artystów swojej epoki, Leon Wyczółkowski fascynował się Dalekim Wschodem, sztuką Japonii, Chin, i te elementy bardzo często pojawiają się na jego pastelach, tak jak tutaj różowe azalie, kwiat, który bardzo często pojawia się na przykład w japońskiej poezji, ale również sama kompozycja, same ujęcie tych kwiatów wskazuje nam na fascynację Wyczółkowskiego właśnie sztuką japońską. Tak zresztą jak następna Martwa Natura, Białe Storczyki i Begonie. Przeczytam Państwu opis pracowni Wyczółkowskiego. Nie wiadomo, gdzie się kończyły obrazy, a gdzie się zaczynało samo mieszkanie. Kwiaty, cudowne pastelowe prymule i cenerie stojące na szczalukach rozkwitały potem długim fryzem na ścianie i obiegały pokój dookoła. Kotary i ściany, meble i drobiazgi na etażerkach powtarzały się w martwych naturach na kartonach, a znów kartony z martwymi naturami zalegały ściany i stoły, czyli sztuka przenikająca życie. Leon Wyczółkowski, też jak wielu jemu współczesnych, fascynował się
Wawelem. Proszę Państwa, to faktycznie niezwykłe miejsce, tak bardzo ważne dla Polaków, stało się inspiracją dla bardzo wielu dzieł i plastycznych, i literackich, a Leon Wyczółkowski właśnie w technice pastelu wykonał cykl dzieł zupełnie niezwykłych. Jest to pewnego rodzaju pastelowy inwentarz dzieł, które znajdowały się w skarbcu wawelskim. Proszę Państwa, są to pewnego rodzaju martwe natury, złożone właśnie z tych niezwykłych skarbów, ale tak naprawdę są to pewnego rodzaju portrety przedmiotów. Z jednej strony niezwykle realistyczne, oddające wszystkie detale, elementy, a z drugiej to pastele niezwykle poetyczne, które wzbudzają w nas niezwykłe uczucia, które są właściwie takim i poetycznym, i realistycznym zapisem obserwacji artysty. Zauważycie Państwo, oglądając kolejne dzieła należące do tego cyklu Skarbiec Wawelski, że one się powtarzają, są ułożone na różne sposoby i właściwie jak gdyby z różnych stron Wyczółkowski pokazuje nam ich urodę. Kiedy podejdziecie Państwo bliżej, zwróćcie uwagę, jak to wspaniale jest zrobione, jakim olbrzymim mistrzostwem wykazał się artysta. Są to faktyczne arcydzieła. On tego nie robił na zamówienie. To była jego własna potrzeba, własna chęć, własny pomysł ukazania właśnie tych zupełnie niezwykłych przedmiotów, pięknych jako przedmioty rzemiosła artystycznego, ale też niosących ze sobą niezwykłe, ważne elementy symboliczne związane z historią Polski. Pokazuję Państwu tutaj zestawienie dzieła Leona Wyczółkowskiego z fragmentem oryginału. Zatem początek wieku XX, wspaniały rozkwit pastelu, Wyspiański, Wyczółkowski, a my powoli zbliżamy się do końca, zmierzając wolnym krokiem w czasy II Rzeczpospolitej. Ale chciałabym Państwu pokazać jeszcze jeden niezwykły pastel wykonany po 1916 roku przez Leona Kaufmana, który ukazuje zebranie członków Komitetu Wewej w Szwajcarii. Komitetu, który z jednej strony zbierał pieniądze dla Polaków poszkodowanych w czasie I wojny światowej, a z drugiej strony zajmował się nagłaśnianiem sprawy polskiej. Członkowie tego komitetu nigdy w takim składzie jak na pastelu Kaufmana się nie spotkali. To jest niemożliwe z wielu względów. Jest to zatem takie pewne spotkanie wyobrażone, symboliczne, odgrywające się również w takiej dość symbolicznej przestrzeni. Zwróćcie Państwo uwagę na niezwykłą kolorystykę tego dzieła. Ono nie jest wypłowiałe. Pastel ma to do siebie, że nie traci koloru. To jest specjalne zamierzenie artysty, który właśnie taką kolorystykę wybrał. I jeszcze łączący się tematycznie z poprzednim dziełem, portret Ignacego Paderewskiego, który również był członkiem wspomnianego komitetu. Proszę Państwa, zatem skoro był komitet i pierwsza wojna, dochodzimy do II Rzeczypospolitej i pokazuję Państwu portret marszałka Piłsudskiego, pastelowy. Zwróćcie Państwo uwagę, że jest to taki portret symboliczny, monumentalny. Oto w tle burza, coś się dzieje, jest jakiś niepokój, a tą opoką i elementem stałym jest postać marszałka. Proszę Państwa, ale II Rzeczpospolita to przecież nie tylko ważne sprawy polityczne, to również szalone lata 20. i 30., tak jak pokazuje nam to pastel Józefa Rapackiego, ukazujący jedną z najsłynniejszych warszawskich kawiarni, Ziemiańską, miejsce, które właściwie stało się takim centrum intelektualnym Warszawy, gdzie można było spotkać poetów,
intelektualistów, finansistów, gdzie wszystkie najważniejsze plotki warszawskie się krzyżowały i gdzie toczyło się prawdziwe warszawskie życie. Oczywiście Druga Rzeczpospolita to nie tylko Warszawa, ale również na przykład Zakopane. To miejsce, w którym również panował ciągły ferment intelektualny i chciałabym Państwu pokazać kilka pasteli wykonanych przez Jana Rębowskiego. Tutaj nieco tajemniczy obraz bańki mydlane z tajemniczą, nieznaną nam modelką. Autoportret samego Rębowskiego z takim tajemniczym aniołem, który ma tęczowe skrzydła, ale z drugiej strony jakiś taki ludowy pas na sobie, który wskazuje na inspiracje właśnie ludowe w twórczości Rębowskiego. Jeszcze raz zwróćcie Państwo uwagę, skrzydła i pas w obrazie Powrót Tobiasza i przepiękny, uroczy portret młodej Kazimiery Nering, miała wówczas 15 lat, na tle zimowego pejzażu. Zatem, jak na to nie patrzeć, w naszej pastelowej wędrówce dochodzimy znowu do portretu. Mam nadzieję, że mit o tym, że pastel to tylko portret, został obalony, aczkolwiek stwierdzamy, że portret pozostaje bardzo ważny i w ten sposób dochodzimy do najsłynniejszej firmy portretowej, która działała w dwudziestoleciu międzywojennym, to znaczy firmy portretowej Witkiewicza. Proszę Państwa, sam Witkacy często malował samego siebie, malował własne autoportrety. W technice pastelu prezentujemy tutaj Państwu dwa autoportrety, które tak naprawdę pokazują dwie strony osobowości tego niezwykłego artysty. Oto on sam, jako dr Jekyll, elegancki, spokojny, uprzejmy, a tutaj druga strona jego osobowości, diaboliczny Mr. Hyde. Proszę Państwa, Witkacy założył swoją firmę portretową. Był to oczywiście pewnego rodzaju artystyczny żart, ale z drugiej strony zupełnie poważna sprawa. Firma oczywiście miała swój własny regulamin. Portrety były podzielone na różne kategorie. Portrety A były portretami hiperrealistycznymi, ale na egzotycznym tle. Portrety B były portretami obiektywnymi. C. Wykonane pod wpływem alkoholu i narkotyków. D. Naśladowały typ C, ale bez sztucznych podniet. E. Zawierały interpretację psychologiczną. Można było sobie wybrać, w zależności od typu płacono od 100 do 250 zł, z wyjątkiem portretu C, czyli wiadomo, wykonywanego pod wpływem różnych środków, który był wyłącznie dla przyjaciół za darmo. Proszę Państwa, oto piękny portret Maryli Grossmanowej, której małżonek był tak bogaty, że mogła sobie pozwolić na najdroższy z typów portretu, całopostaciowy, ale zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj Witkacy wchodzi z nami w również pewną grę. Z jednej strony mamy tą piękną kobietę, bardzo elegancko ubraną, z drugiej strony mamy samego artystę, który wykonuje jej portret, ale ten portret jak gdyby nie jest tym samym portretem, nie jest to ten sam typ. Cóż znaczy fałsz kobiety? Która z nich jest prawdziwa? Ta piękna czy ta na portrecie? Zwróćcie też Państwo uwagę na diaboliczną kicię, która znajduje się przy nogach Maryli. Portret Leona Reynela. Zwróćcie Państwo uwagę na ten taki zupełnie surrealistyczny aspekt. Oto Leon Reynel, zawieszony w jakiejś zupełnej niesamowitej przestrzeni, przyjmuje to z zupełnym spokojem. Siedzi sobie spokojnie, ubrany, wytworny, trzyczęściowy garnitur. A tutaj znowu ta sama postać, ale jak widzimy, jest to zdecydowanie typ C. Mamy nawet zapis, że był on stworzony
pod wpływem haszyszu, ponieważ Witkacy dokładnie zapisywał, w jakim stanie i po czym tworzył poszczególne portrety. A Antoni Kamiński zostawił nam portret znowu tej samej osoby, w zupełnie innym ujęciu, jako po prostu intelektualisty w intelektualnym wnętrzu. Zwróćcie Państwo uwagę, ta sama osoba portretowana przez różnych artystów o różnym temperamencie pokazuje nam zupełnie inne aspekty tej samej osoby. Proszę Państwa, zatem dwudziestolecie, szalone lata dwudzieste, ale to czas, kiedy zbliża się nieuchronna katastrofa. I chciałabym zakończyć, pokazując dwa dzieła mało nam zapewne znanego artysty, Stanisława Ismonta, również wybitnego pastelisty, którego specjalnością były kwiaty. Jego róże zobaczycie Państwo na wystawie. I zobaczymy również jego autoportret. Wydaje nam się człowiekiem niezwykle spokojnym, sympatycznym, a jest to taki cichy bohater, o którym być może mało wiemy. Jest to jedna z osób, dzięki której została uratowana bitwa pod Grunwaldem, ponieważ to właśnie on wywiózł obraz Matejki z Warszawy do Lublina i zginął w Lublinie we wrześniu 1939 roku w czasie bombardowania, kiedy obraz już był bezpieczny. Czyli tak naprawdę jest to ktoś, kto oddał swoje życie w obronie polskiej sztuki. Proszę Państwa, taki element może nieco poważny i pompatyczny na koniec wykładu, ale wydaje mi się, że są to też rzeczy, o których warto mówić. Ostatnie dzieła, jakie Państwu pokażę, to dzieła Wacława Borowskiego, jednego z tych malarzy, którzy tworzyli taki bardzo charakterystyczny klimat artystyczny lat 20., dwudziestolecia, 20. i 30., dwudziestolecia międzywojennego, w obrazach troszeczkę takich klasycznych, niezwykle rytmicznych, które właściwie bardzo nam się kojarzą z tym czasem. Również stosował technikę pastelu. I dwa ostatnie dzieła, które pokazuję, zostały stworzone przez Wacława Borowskiego w czasie wojny. Są to ilustracje do Odysei Homera. Zwróćcie Państwo uwagę, że to jest właśnie nawiązanie do takich klasycznych wzorów, odwołanie się do jakiejś takiej zupełnie klasycznej podstawy kultury europejskiej. W czasach niezwykłego barbarzyństwa, w czasach strasznych, artysta nie pokazuje świata sobie współczesnego, ale wraca do tego, co stanowi podstawę kultury, w której wszyscy się wychowaliśmy. Pokazując nam, żebyśmy o tym pamiętali. Pamiętali o korzeniach, o tym, skąd jesteśmy, i żebyśmy to też umieli cenić. Stąd właśnie na koniec dwie ilustracje do Odysei Wacława Borowskiego, które też zobaczycie właściwie w prawie ostatniej części wystawy. Proszę Państwa, zapraszam teraz serdecznie do obejrzenia wystawy. Zobaczycie Państwo, że stanie się ona dla Was wielką radością, przyjemnością ze względu na jej piękno i na ten pastelowy pył, który doceniali zarówno ludzie XVIII, XIX, jak i XX wieku. Niech to też będzie dla Państwa ta przyjemność spotkania z tymi wspomnianymi przeze mnie pięknymi nieznajomymi, których nie możemy oglądać na co dzień. I wszyscy tutaj w muzeum mamy nadzieję, że ta wystawa będzie po prostu dla Państwa przyjemnością, radością, no i oczywiście też pretekstem do pogłębienia swojej wiedzy na temat sztuki. Dziękuję bardzo za uwagę.